Co smaczniejsze, małe słodycze lub duże? Miniaturowe pralinki Raffaello czy gigantyczne dreszetki M&M's? Małe czy duże ciasteczka Oreo? Mały batonik czy ogromna frutella? Wybieraj słodycze dowolnej wielkości w naszym nowym wideo. Marchewka otworzyła na ławce cały mini bar. Wcale nie chce się dzielić ze mną. Jak ona zamierza wypić tyle wody gazowanej? Chciwość jest karalna. W odwecie przemienię jej wszystkie napoje na ich miniaturowe kopie. Przygotowujemy małe ozdobne butelki. Wycinamy zmniejszone wydrukowane etykiety słodkich napojów. Przyklejamy je do butelek za pomocą dwustronnej taśmy. Na każdy napój odpowiednią etykietę. Wstawiamy przyciętą rurkę koktajlową. Z takimi małymi butelkami marchewka szybko nie ugasi pragnienia. Przywrócę normalny rozmiar swojej Pepsi i kto komu teraz zazdrości? Co za nudny dzień. Tak nudny, że modroczka buduje wieżyczkę z frutelli. Jak nazywa się ta gra? Frutella Dżanga? A co jeśli zwiększyć rozmiar cukierków? Wtedy wieżyczka będzie wytrwalsza. Dużo cukierków do rzucia roztapiamy w kuchence mikrofalowej. Mieszamy. Lepką masę wykładamy w dużą kwadratową formę. Drukujemy etykiety cukierków odpowiedniej wielkości i owijamy zastygły cukierek. Osobno zawinięte cukierki składamy razem do wielkiego opakowania z kolorowego Bristolu. Zawijamy i przyklejamy etykietę. Bierzemy z opakowania ogromną frutellę, to prawdziwy materiał budowlany, takim cukierkiem najeść się można i zbudować słodką krzywą wieżę w pirze, a potem porównać, która konstrukcja jest wytrwalsza. Modroczka ma ochotę na coś słodkiego, lecz ona przestrzega diety i dba o figurę. Jak zadowolić samą siebie i zachować płaski brzuch? Marchewka ma pomysł, miniaturowe słodycze na patyku. Kulki suchego śniadania nawlekamy na wykałaczki. Zanurzamy w rozpuszczonej żelatynie. Obtaczamy w posypce cukrowej. Wkładamy wykałaczkę w gąbkę, aby posypka się nie osypała. Z takimi drobnymi cukierkami modroczka na pewno nie przytyje, ale we wszystkim trzeba znać umiar. Jeśli zjeść 10 małych cukierków, wynik będzie taki sam, jak od jednego ogromnego. Kto nie lubi ciasteczek Oreo? Ale każdego dnia nie warto jeść wiele ciasteczek czekoladowych z mlekiem, to szkodzi sylwetce. Modroczka wymyśliła dietetyczny lifehack. Ma takie małe ciasteczka Oreo, że można je zobaczyć tylko pod mikroskopem. Ciasteczka Oreo rozdzielamy i zanurzamy w zimnej wodzie na kilka sekund. Ze zmiękczonych ciastek wycinamy środek okrągłą foremką odpowiedniego rozmiaru. Tą samą foremką wytłaczamy kółeczko nadzienia. Zostawiamy ciasteczko do wyschnięcia, składamy miniaturowe Oreo. Wycinamy wydrukowane opakowanie odpowiedniej wielkości. Sklejamy, wkładamy do środka miniaturowe Oreo. Wycinamy ząbkowane krawędzie. Do tak malutkiego ciasteczka należy zrobić małe mleczko. Wycinamy miniaturową etykietę do mleka. Przyklejamy ją na dwustronną taśmę do małej buteleczki. Nalewamy do butelki mleko. Wkładamy przycięte słomki koktajlowe. Ale marchewka nie rozumie, jaka korzyść z takiego ciasteczka. Może importowane są z kraju liliputów? Jeśli przyjaciółce nie podobają się miniaturowe ciasteczka Oreo, łatwo to naprawimy. Zmieńmy rozmiar XS na rozmiar XL, zróbmy gigantyczne Oreo. Oreo rozdzielamy i zdejmujemy warstwę nadzienia. Mielimy ciasteczka w blenderze. Dodajemy topping czekoladowy i dokładnie mieszamy. Drukujemy powiększony wzór ciasteczka Oreo w lustrzanym odbiciu. Nakładamy przeźroczystą folię plastikową. Powtarzamy rysunek na folii za pomocą kleju na gorąco. Pokrywamy jasne obszary. Ciemny wizerunek pozostawiamy bez kleju.
Gdy klej wyschnie, wykładamy na folię masę czekoladową. Formujemy okrągłe ciasteczka, mocno przyciskamy, aby wzór dobrze odbił. Zostawiamy do wyschnięcia. Mamy prawdziwe, gigantyczne ciasteczko Oreo z charakterystycznym wzorem. Tylną stronę ciasteczka smarujemy nadzieniem. Przykrywamy drugim ciasteczkiem. Sklejamy opakowanie z folii i papieru niebieskiego. Przyklejamy firmową etykietę. Wkładamy ciastka do środka, wycinamy ząbki na krawędziach. Oto królewskie ciasteczka. W porównaniu z nimi zwykłe ciasteczka wydają się tylko zmniejszoną kopią. Taką wersję ulubionych słodyczy można podzielić się z przyjaciółmi i wszystkim wystarczy. Teraz ciasteczka Oreo są dostępne w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym. Otwiera się nowy sklep. W naszym wózku tylko są miniaturowe produkty, na przykład ta wspaniała czekolada. Od tabliczki czekolady odcinamy pasek. Usuwamy jedną płytkę. Podgrzanym nożem wyciskamy paski wzdłuż czekoladki, dzielimy ją na miniaturowe płytki. Zawijamy malutką czekoladę najpierw w folię, a następnie w wydrukowaną mini etykietę. Sklejamy dwustronną taśmą. Z tą czekoladką chcę zrobić zdjęcie. Jest tak malutka i kompaktowa, że mieści się w każdym kadrze. Niestety takim cukierkiem się nie najesz, starczy tylko na jeden kęs. Ale miniaturowa słodycz zbierze dla mnie wiele lajków. Jadłaś sałatkę z czosnkiem? Odśwież oddech, weź tik-tak, a jeśli zwykłych drażetek nie wystarcza, wtedy będziesz potrzebować gigantycznego tik-taka. Pojemnik spod kinderek niespodzianki rozcinamy. Nieco obcinamy gwint, aby kapsułka łatwo się otwierała. W kąpieli wodnej roztapiamy biały lukier cukierniczy. Napełniamy nim pojemnik razem z pokrywą. Zamykamy kapsułę. Drugi pojemnik napełniamy lukrem miętowego koloru. Gdy masa stwardnieje, wyjmujemy gigantyczne żelki. Kształtem przypominają powiększony cukierek tik-tak. Przygotowujemy wiele takich drażetek. Wszystkie cukierki wkładamy do dużego, przeźroczystego, płaskiego pojemnika z pokrywką. Przyklejamy większą etykietę tik-tak. Jak zmieścił się w plecaku koleżanki? Gigantyczne drażetki można rzucić przez pół dnia, tylko nie zapomnij podzielić się z przyjaciółmi. Marchewka podobno należy do tajnego klubu anonimowych łasuchów. Wybrała najbardziej ustronne miejsca w parku, aby cieszyć się pysznymi cukierkami. Ja i tutaj ją znalazłam. Będzie musiała podzielić się przysmakami. Zamiast długich, słodkich żelek znajduje w paczce ich zmniejszoną opcję. Cukierki do rzucia w paskach kroimy na kilka części. Przyjaciółka mówi mi, że nie ma z tym nic wspólnego. Może te cukierki jeszcze nie urosły do rozmiaru prawdziwych słodyczy? W każdym razie im mniej słodyczy, tym mniej kalorii. Rozkoszuję się swoim Raffaello, ale tu na zapach kokosu przychodzi koleżanka. Ups, przepraszam, w tej paczce słodyczy już się skończyły, ale jest jeszcze duże pudło. Marchewka w oczekiwaniu otwiera pokrywę. Co za rozczarowanie. Wszystkie cukierki się w pudełku skurczyły. Kulki śniadaniowe nawlekamy na wykałaczkę, zanurzamy w rozcieńczonej żelatynie, obtaczamy w wiórkach kokosowych. Robimy kilka miniaturowych pralinek Raffaello. Marchewka uważnie bada swoje małe cukierki. To już nie Raffaello, a kokosowe żelki. Dobrze, spróbuję. Świetnie, choć słodycze i małe, ale smakują jak prawdziwe Raffaello. Dobrze, że jest ich tu całe pudełko. Marchewka sama wszystko zje i z nikim się nie podzieli.
Jak Ci się podobają nasze słodycze? Pisz w komentarzach, jakie wybierzesz Ty, miniaturową kopię czy gigantyczną wersję ulubionej przekąski. Nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał, naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych słodkich wideo na kanale Trum Trum.